To dla Was troszkę historii koło brzegu, proszę bardzo. Perła Bartyku na Bałtyku, najlepiej spożyć przed czerwiec 97. UPP, uzdrowisko koło brzeg, zakład produkcji wody mineralnej, ulica Sienkiewicza 28A. Nie wiem, kurde, co się stało, że to już to nie jest produkowane, sprzedawane, nasycone CO2. Dobra była, piło się. Była lekko taka słonawa w smaku. A teraz jest coś innego w Kołobrzegu, jakaś inna kołobrzeska woda mineralna, ale nie wiem, czy to jest na tej samej rozlewni, czy na innej. 97 rok, czerwiec. Piło się, piło. Taką butelczynę. Teraz jest inna woda, kranowa. Kranowa z tego. Z Biedronki, czy tam z innego marketu. O właściwościach kranowy. Zresztą mówią, że w Kołobrzegu jest bardzo dobra woda i należy pić ją z kranu. Ja czasami piję. Zależy z którego miasta, znaczy miejsca w mieście. Bo jak z jakiegoś takiego, wiecie, stara instalacja, stare rury, to różnie może być. Etykietki się podkleją. Trudne łapy mam. Wezmę sobie tych parę butelek. Nie wiem, może się komuś przydadzą, ale wątpię, szczerze. Perła Bałtyku. Co tu pisze? Zawiera 16 mg na decymetr sześcienny składników stałych, w tym pierwiastków życia, magnez, żelazo, wapń, sód, potas, jod itp. Nie. Na dnie butelki dopuszczalny jest osad żelazisty. Czerwiec 96. O, rok czasu mogła przeleżeć. Dobra, kończę, bo jadę dalej na miasto. Muszę jeszcze wrócić z powrotem. Po dwa krzesła hałasy, ale spleśniałem, mega spleśniało. Będę musiał wziąć szmaty i je wodą z kałuży przemyć. Na miejscu oczywiście. Trzymaj, Tasie, i spędzajcie niedzielę tak jak ja, jeżdżąc na rowerze po śmietnikach.